AI rozwija się w zawrotnym tempie, dlatego nic dziwnego, że niektórzy aktorzy dubbingowi obawiają się o swoje role. No dobra, może nie tylko aktorzy, ale ogólnie cała branża boi się możliwości, jakie przyniosła ze sobą sztuczna inteligencja. Dlatego też osoby, które brały udział przy tworzeniu Wiedźmina 3, Final Fantasy 16 czy w ogóle Baldur's Gate 3, wypowiedziały się na ten temat. W internecie możemy też poczytać o sporze między Valve i Epic Games Store'em. Ujawniono też głównego przeciwnika Ludzi Pająków w Marvel Spider-Man 3. Subskrybujcie kanał i zaczynamy. Nie da się ukryć, że sztuczna inteligencja to coś, co naprawdę przeraża wielu, ale to naprawdę wielu, nie tylko graczy, ale także i zwykłych, szarych ludzi. Możliwości, jakie niesie ze sobą AI, są ogromne. Już teraz nawet ciężko jest obok niej przejść obojętnie, ponieważ wszędzie, gdzie się zetkniemy, mamy z nią jakąś tam styczność. W serwisie gamesradar.com pojawił się artykuł, gdzie aktorzy dubbingowi z Baldur's Gate 3, The Witcher i Final Fantasy 16 wzięli udział w takim niejako małym, krótkim wywiadzie, w którym po prostu postanowili powiedzieć, co sądzą na temat sztucznej inteligencji i podbierania im ról, jeśli chodzi o role dubbingowe. Porozmawiamy sobie na samym początku może o Dagu Kokul, który znany jest z roli Geralta z Wiedźmina, który no, jak pozostała dwójka aktorów dubbingowych, wyraził swoje niezadowolenie wobec osób, które wykorzystują pracę aktorów głosowych do innych celów, niż do tego były przeznaczone. Podkreślił on w artykule, że AI nie powinno zastępować ludzkiego talentu i wyraził obawy, że może to prowadzić do naruszenia praw twórczych. Powiem wam także, że głos Dagu Kokul bardzo często wykorzystywany jest przy różnych przeróbkach z Wiedźminem, a także przy różnych modyfikacjach do samej produkcji Wiedźmin 3 czy Wiedźmin 2. W sumie nawet mogę tutaj dodać, że jest to chyba jeden z najczęściej wykorzystywanych głosów dubbingowych, jaki kiedykolwiek powstał przy możliwości dodawania w AI. No i właśnie poniekąd poruszył on ten temat w artykule, twierdząc, że jego głos był odtworzony przez sztuczną inteligencję, na co nigdy się nie zgodził. Wspomniał także, że chce, aby studia chroniły aktorów głosowych takich jak on, ponieważ nie może osobiście powstrzymać kradzieży ze względu na swoje ograniczenia finansowe. Poniekąd też w sumie wyzywał tak niemiło ludzi, którzy używają AI, twierdząc, że ludzie, którzy przez AI kradną pracę aktorów głosowych, są palantami. Następną osobą, o której sobie porozmawiamy, jest Ben Starr, odpowiedzialny za głos Clive'a Rosfielda z Final Fantasy 16. W jego przypadku nie martwi się on tak dokładnie o wykorzystywanie swojego głosu, a martwi się w szczególności o technologię wykorzystywaną do podkładania głosów postaciom drugoplanowym. Patrzy on bardziej przyszłościowo, ponieważ w większości przypadków osoby drugoplanowe to są mali aktorzy, którzy dopiero rozkładają swoje skrzydła na tle dubbingowym. Jak sam twierdzi, tego rodzaju role dają początkowym aktorom możliwość po prostu rozpoczęcia swojej kariery, a za sprawą sztucznej inteligencji nie jest im to dane. Dodatkowo uważa, że chcąc nie chcąc, sztuczna inteligencja może odebrać miejsca pracy i szczerze mówiąc, tak się już dzieje i niestety tak się będzie teraz dziać chyba już do końca, dopóki sztuczna inteligencja w ogóle będzie istnieć. Jeśli chodzi zaś o aktorkę, która podkładała głos w Baldur's Gate 3, to tutaj chodzi o Samantę Bird, która podkładała głos Karlach. Obawia się, że programiści mogą przekładać zyski i cięcie kosztów nad twórczy wkład ludzi i martwi się po prostu o samą formę sztuki, jaka została ujęta w grach. Twierdzi, że automatyzacja zastąpiła już wiele rzeczy i jeśli wystarczająca liczba ludzi nie będzie miała nic przeciwko sztucznej inteligencji lub jeśli pozwolimy jej się wkraść, będziemy mieli nic więcej, tylko kłopoty. Pod sam koniec rozmowy aktorzy podkreślają, że ich praca to nie jest tylko głos, ale także emocje i niuanse, które AI nie jest w stanie w pełni odtworzyć. Jeśli chodzi o wpływ AI w grach komputerowych, no to ten temat będzie jeszcze bardzo, ale to bardzo długo ciągnięty, także należy nam obserwować internet i czekać, ponieważ zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wydarzył się spór między Valve'em i Epic Games Store'em. Co prawda, już w przeszłości obie te wielkie firmy miały ze sobą nie lada potyczki słowne, które dotyczyły wysokości prowizji pobieranej od sprzedaży gier na Steamie. Co prawda, o całej tej relacji nie dowiemy się oficjalnie ani od jednej, ani od drugiej strony, a za pośrednictwem serii e-maili, które zostały ujawnione w ramach rozprawy sądowej pomiędzy koncernem Valve a studiem Wallfire Games. Jeśli nie śledziliście tych tematów, no to już wam wszystko przytaczam, ponieważ sprawa jest dosyć zagmatwana, także cofnijmy się do 30 kwietnia 2021 roku, gdzie na stronie gryonline.pl możemy przeczytać, iż studio Wallfire Games oskarża Valve o monopolistyczne praktyki, szkodliwe tak dla twórców, jak i konsumentów. Dokument został złożony w sądzie w Waszyngtonie, a podpisali go dwójka klientów Steama, którzy zapłacili ponad przeciętne ceny za gry na komputery stacjonarne. Wraz z zespołem Wallfire domagają się oni nie tylko odszkodowania i opłat za postępowanie prawne, lecz także nakazu usunięcia antykonkurencyjnych regulacji Valve. Aby zapłacić 30% prowizję Valve, wydawcy gier muszą podnosić ceny dla konsumentów i mogą sobie pozwolić na inwestowanie mniejszych środków w innowację i pracę twórczą. Gracze są poszkodowani przez płacenie wyższych cen detalicznych z powodu wysokich prowizji Valve,
nadal konkurencja, twórczość i innowacyjność są tłumione w sposób nie dający się w pełni zrekompensować poprzez samo odszkodowanie. Jak możemy zobaczyć po cytacie, studio Wildfire Games dołączyło do krytyków marży 30%, które są od dawna standardem w świecie dystrybucji cyfrowej. Stało się tak ze względu na aktywne działania Epic Games, które jakby otworzyło graczom niejako oczy, dzięki czemu coraz więcej osób otwarcie mówi, że jest to o wiele za wysoka stawka. Ogólnie rzecz biorąc, wrzucając grę na Steama, musicie podpisać tak zwaną klauzulę MFN, czyli Most Favorite Nations, która ma gwarantować, że gry danej od wydawcy nie będą sprzedawane poza Steamem po niższej cenie. Sprawa cały czas się toczyła aż do 27 listopada 2023 roku, gdzie Gabe Newell, który znany graczom jest pod pseudonimem Gaben, będzie zeznawać osobiście w sprawie o monopolistyczne praktyki Steama. I co ciekawe, prawnicy studia Wildfire Games postanowili wezwać na świadka samego szefa Valve, twierdząc, że Newell ma wyjątkową pozycję do składania zeznań na temat wszystkich aspektów strategii biznesowej. Co prawda, dalszych informacji na temat całej sprawy nie poznaliśmy aż w sumie do dzisiaj, ponieważ sprawa ta się działa naprawdę cicho. Wracając jednak do e-maili, mamy tutaj Doxa, który na naprawdę troszeczkę informacji w sobie kryje, także po prostu przeanalizujmy je, bo może coś tutaj fajnego wyłapiemy. W każdym razie wśród e-maili znalazło się m.in. ostre wiadomości z 2018 roku przesłane przez Steama Sweeneya, czyli założyciela i CEO Epic Games. Ciężko jest ukrywać to, że zmierzały one do przedstawicieli Valve'a. Ta sama osoba jeszcze kilka lat temu mówił o tym, że Steam zostanie zniszczone przez Microsoft, a samej cyfrowej platformie zarzucił zabijanie gier na pecety. I jeszcze jako tako jego założenia były naprawdę dziwne, ponieważ nie wydaje mi się, że Steam mógłby zostać pokonany przez Microsoft, to akurat jedną rzecz zrobił słusznie, mianowicie to, że Sweeney po prostu chciał nakłonić m.in. Gabe'a Newella, czyli założyciela Valve'a, i Scotta Lynch'a, czyli COO Valve, do zmniejszenia pobieranych na Steamie prowizji. Nie ciężko się domyślać, że nie chcieli oni na tym przystać, a CEO Epic Games'a zareagował na to wszystko wyzwiskami. Pojawił się nawet tutaj ciekawy cytat, z którego możemy przeczytać: w tej chwili dupki, wmawiacie światu, że silni i potężni działają na specjalnych warunkach, podczas gdy 30% prowizja jest dla zwykłych ludzi. Czytając te wszystkie maile możemy zauważyć, że założyciel firmy Epic Games starał się przemówić założycielom Valve'a do rozsądku, aczkolwiek w większości przypadków jego wpisy nie doczekały się długich odpowiedzi. Wręcz właśnie przeciwnie, były one krótkie, konkretne i takie dosyć szydercze. Możemy na przykład zauważyć, że Tim Sweeney napisał wiadomość do Scotta Lynch'a, którą ten następnie przekazał Gabenowi i Ericowi Johnsonowi z Valve, zadając proste pytanie odnośnie do Sweeneya: you mad bro? I nie, no serio tak napisał, możecie zobaczyć to dokładnie w tym miejscu. Nie da się ukryć, że Insomniac Games odwala kawał dobrej roboty. Spider-Man 2 było genialną produkcją, a pamiętajmy, że pracują oni nad Marvel's Wolverine, który ma trafić na PlayStation 5 w 2025 roku. I mimo tego, że są oni chyba najbardziej pracowitym studiem PlayStation, to i tak hakerzy postanowili się do nich dorwać, ujawniając ich wielkie plany. Aczkolwiek, pomimo jakichkolwiek wycieków, gracze, którzy skończyli Spider-Mana 2, byli pewni jedynie, że w trzeciej części na pewno pojawi się Zielony Goblin, no bo to raczej była oczywista sprawa, ponieważ Zielony Goblin dla Spidermana jest jak w sumie taki Joker dla Batmana. Prędzej czy później i tak musieliby się zmierzyć. Fani od wczoraj rozpowszechniają materiały prezentujące antagonistę na grafikach koncepcyjnych. W każdym razie na ekranie wyświetla wam się teraz zablurowany ekran i może coś tam dostrzeżecie, ponieważ chciałbym wam to pokazać, aczkolwiek niestety nie mogę. Szczerze mówiąc, na grafice, która została udostępniona przez graczy, wygląda on jak z jakiejś postaci. Ten Zielony Goblin wygląda jakby był jakiegoś, nie wiem, Valoranta czy coś takiego. I wcale ta grafika koncepcyjna nie przypomina grafiki takiej koncepcyjnej, jaką mogliśmy widzieć przy Spider-Manie 2. No nie wiem, jest to po prostu Zielony Goblin, który ma w taki pas z bombami, ubrany jest w kaptur i ma naprawdę niesamowicie duże bicepsy. W sensie na obecny moment możemy gdybać, ponieważ nie dość, że nie są to oficjalne informacje, to jeszcze ta grafika koncepcyjna wygląda na naprawdę taką koncepcyjną. Mam nadzieję, że będzie tak wyglądać Green Goblin Norman Osborn, ponieważ wygląda świetnie. Aczkolwiek chciałbym go zobaczyć jeszcze, jak będzie wyglądał w tej grafice komputerowej, bo teraz po prostu jest namalowany. Dzięki za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach. Servus.